Kana Galilejska, jedno z tych miejsc w Piśmie Świętym, które są najbardziej treściwe teologicznie. Oczywiście, że każde słowo w Ewangelii Świętej ma swoje znaczenie i każde zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, ale są takie miejsca, gdzie faktycznie ilość tej myśli teologicznej, ilość treści jest jeszcze większa niż zwykle. I tak to właśnie jest w naszej dzisiejszej scenie. Nie tylko jest tam pierwszy cud, nie tylko są tam te gody weselne, ale jest mowa o największych tajemnicach naszej wiary. Cóż tam się dzieje? Najpierw ci nowożeńcy zapraszają Pana Jezusa na swoje gody weselne. Jak się okazuje, bardzo mądrze czynią i już tutaj możemy brać z nich przykład, żeby Pana Jezusa zapraszać do swojego życia, żeby przeżywać je razem z Nim. Brakuje wina. Najświętsza Maryja Panna przychodzi do Pana Jezusa i już tutaj mamy doskonały wzór. Doskonały wzór modlitwy. Bardzo często przytaczany, ale wciąż na nowo należy mieć go przed oczami. Najświętsza Maryja Panna przychodzi po prostu i mówi, jak się rzeczy mają. Nie prosi nawet o nic bezpośrednio. Nie mówi, że tu i tu trzeba coś zrobić, że z tym i z tym sobie nie mogę poradzić, że coś jeszcze. Po prostu wina nie mają. Mówi, jak jest. I wie, że Pan nasz Jezus Chrystus będzie wiedział, co dalej z tym zrobić. Że On będzie wiedział najlepiej, co dokładnie zrobić należy. Jest w tej prośbie ufność, jest w tej prośbie pokora, jest w tej prośbie gotowość na przyjęcie tego, co Pan Jezus uzna za najlepsze. Bierzmy przykład z Najświętszej Maryi Panny w naszych modlitwach. Przedstawiajmy Panu Jezusowi po prostu nasze życie, przedstawiajmy nasze problemy, nasze troski, o nie tylko nasze, również naszych bliźnich, tak jak właśnie to zrobiła Najświętsza Maryja Panna. Jest ona tutaj naprawdę wzorem doskonałej modlitwy. Cóż słyszy jednak w odpowiedzi? Czyż Matka Pana naszego Jezusa Chrystusa usłyszy tutaj zapewnienie, że tak, tak, wszystko będzie załatwione? No nie. To tłumaczenie, które mamy w naszym szaliku, jest tłumaczeniem załagodzonym. Quid mihi et tibi est mulier, co jest mi i tobie, niewiasto, to jest dosłowne tłumaczenie i większość tłumaczeń na język polski zostawia to mniej więcej w tym brzmieniu. Ten zwrot pojawia się kilka razy w Piśmie Świętym i za każdym razem oznacza mniej więcej, o co chodzi, co my mamy z tym wspólnego, dlaczego do mnie o tym mówisz. To zawsze jest pewien dystans, to zawsze stwarza jednak, naprawdę stwarza pytanie, dlaczego, po co, stwarza to pewien dystans. No i teraz nie przez przypadek jest to zdanie bardzo często cytowane przez protestantów, mające wykazać według nich, że o, tutaj Pan Jezus swojej matki wcale jakoś szczególnie nie szanuje. Ot, po prostu, gdy ona chce coś na nim wymusić, to on pokazuje, że nie można nic na nim wymusić. Typowo protestancka egzegeza. Bierzemy jakieś zdanie, bo wydaje się nam tutaj, stawiając się w ich roli, biorą jakieś zdanie, bo wydaje się im, że brzmi jakoś tak w miarę tak, jakbyśmy chcieli, żeby brzmiało. W ogóle nie uwzględniając tego, co się w tej scenie dzieje, co tu się tak naprawdę dzieje. Czy Pan Jezus odmawia? Pan Jezus bez wątpienia, sam fakt, że nie zwraca się do Najświętszej Maryi Panny słowem Matko, że mówi o niewieście, to już wskazuje, że będzie się tutaj coś dziwnego działo. Wyjaśnienie, którego udziela za chwilę, bardzo wiele nam pokaże. Jeszcze nie nadeszła godzina moja, mówi Pan Jezus. I tutaj pokazuje On, że faktycznie będzie się działo coś wielkiego. Oto na tych zwykłych godach weselnych Pan Jezus jeszcze żadnego cudu nie uczynił, jeszcze się nie ujawnił, jeszcze nie pokazał swojej mocy. I teraz nagle na tych godach weselnych Najświętsza Maryja Panna zwraca Mu uwagę, a jest coś do zrobienia.
A On stwarza to wielkie połączenie. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Połączenie ze swoją męką, ze swoimi godami weselnymi. Godzina moja, Pan Jezus tylko o swojej męce mówi w ten sposób. Wielokrotnie powtarza, że nie może doczekać się tej swojej godziny, wtedy, kiedy On jako oblubieniec oczyści swoją oblubienicę na krzyżu. Wtedy, kiedy On jako nowy Adam pod tym nowym drzewem życia, no już inaczej niż ten pierwszy Adam, wisząc na tym nowym drzewie życia, odda to swoje życie po to, żeby obdarzyć życiem swoją oblubienicę, czyli Kościół Święty. To jest podstawa teologiczna do zrozumienia sakramentu małżeństwa. W tym momencie Pan Jezus pokazuje, że ten naturalny twór, jakim jest związek mężczyzny i kobiety, zostanie podniesiony do tej wyjątkowej godności sakramentu. W ten sposób, że sam robi to połączenie w trakcie tych godów weselnych. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Możemy sobie to wyobrazić, jak Pan nasz Jezus Chrystus w swoim duchu łączy te dwie rzeczy. Nikt by się tego w zasadzie nie spodziewał. Dlaczego taka błaha sprawa, tutaj wino się kończy, no takie zupełnie codzienne rzeczy. A Pan Jezus tutaj mówi o swojej męce, o drzewie krzyża, mówi o tym wielkim, wielkim wydarzeniu, wielkiej tajemnicy odkupienia. Jeszcze jego godzina nie nadeszła. I wyjaśnia to być może również, dlaczego zwraca się do Najświętszej Maryi Panny przez niewiasto. Słowo niewiasta bez jakiegoś dookreślenia pojawia się bardzo rzadko w Piśmie Świętym. Księga Rodzaju: wprowadzę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, mówi Bóg do węża. Ona zetrze ci głowę, lub w odniesieniu do potomstwa ono. To w zasadzie w tej sytuacji już wszystko jedno. Ta niewiasta z Księgi Rodzaju, później niewiasta na godach w Kanie Galilejskiej, niewiasta po raz kolejny, gdy Pan Jezus będzie wisiał na krzyżu, powie do niej po raz kolejny w ten sposób: niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. I później znowu, wisząc na krzyżu, powie: niewiasto, oto syn twój. I Księga Apokalipsy znowu pokaże nam niewiastę bez jakiegoś przymiotnika, bez jakiegoś dookreślenia. Rzadko to słowo się pojawia właśnie w tej formie. W Księdze Apokalipsy po raz kolejny: oto ujrzałem wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. I ten smok, który nie może jej dosięgnąć, idzie walczyć z resztą jej potomstwa, przez co każdy z nas zostanie nazwany jej dzieckiem. A więc w tych słowach nie ma nic umniejszającego dla Najświętszej Maryi Panny. Zwłaszcza, że dalszy bieg dokładnie to pokaże. Czy wiemy, ile Najświętsza Maria Panna z tej wielkiej tajemnicy i wielkiej zapowiedzi rozumie? Nie, nie wiemy. Ona zna wprawdzie Pisma Święte, ona oczywiście ma więź z Panem naszym Jezusem Chrystusem absolutnie wyjątkową, ale ile dokładnie z tego rozumie, nie mamy pojęcia. Nie wiemy również, jak odbiera tą odpowiedź Pana Jezusa. Być może faktycznie nie jest pewna, co się wydarzy i co odpowiada, czy nalega, czy próbuje coś, na coś wpłynąć. Mówi po prostu do sług: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. I znowu, tak wielka, tak piękna to dla nas nauka. Usłyszmy te słowa, które ona wypowiada do tych sług. Właśnie wtedy, kiedy my tak jak ona prosimy, prosimy o coś, kiedy nam czegoś bardzo brakuje, kiedy na czymś nam bardzo zależy, prosimy i wydaje nam się, że Pan Jezus nie odpowiada. Albo odpowiada właśnie jakby: cóż jest mi i tobie? Jakby nie było żadnej więzi, jakby to nie działało, jakby właśnie nie miało się to spełnić. Słuchajmy tych słów Najświętszej Maryi Panny: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. No i cóż Pan Jezus mówi? Cóż Pan Jezus mówi wtedy do tych sług? No właśnie, nie mówi: nie bójcie się, wszystko będzie dobrze, teraz uczynię cud. Nie, każe im wykonać ciężką, wymagającą, długą pracę, która wydaje się pozornie zupełnie bez sensu. Napełnijcie stągwie wodą. Stągwie służące do żydowskich obmyć, każda mniej więcej po 100 litrów może pomieścić. 6 stągwi, 600 litrów wody. Każe sługom: napełnijcie stągwie wodą. Fascynujące jest, dlaczego ci słudzy słuchają. Czy jest to ta moc Pana Jezusa, czy jest to ten urok Najświętszej Maryi Panny? Nie wiemy, co ich do tego skłania. Oni nie są ich sługami przecież.
Natomiast wykonują to polecenie, idą i czerpią, i czerpią, i czerpią 600 litrów wody. Robią to, co Pan Jezus każe, nie widzą, w jaki sposób to może w tej sytuacji pomóc. Jest to podobne naprawdę do tego, o czym nie tak dawno mówiłem w okresie Adwentu. Mnisi benedyktyńscy, gdy upada Imperium Rzymskie, przepisują antyczne teksty. Świat płonie wokół, miasta płoną, świat upada, a oni przepisują powoli, powoli księgi, starożytne księgi. Nawet przecież one nie są jakoś szczególnie pobożne, albo w ogóle nie są w żaden sposób pobożne. Oni przepisują. Absolutnie może się to wydawać bez sensu. Jak ci słudzy z tymi stągwiami. Napełniają i napełniają i tutaj przecież nie będą się teraz obmywać. Tutaj na weselu potrzeba wina, a nie wody do obmyć. Ci mnisi położyli w ten sposób, przez tą pracę, fundament pod nową cywilizację. Położyli fundament pod chrześcijańską Europę. Ci słudzy przygotowali materię do pierwszego publicznego cudu w porządku natury Pana Jezusa. Napełnili aż po brzegi, czytamy, do samego końca, nie wiedząc po co. Idźcie, zaczerpnijcie, zanieście staroście weselnemu. To też bardzo ciekawa sprawa. Czy już kiedy to wino się stało winem, kiedy woda stała się winem, gdy słudzy czerpali, czy już wtedy była, czy jeszcze nie? Nie wynika to jednoznacznie z opisu. Jeśli jeszcze wtedy nie była, to tym bardziej wymagało to wielkiej odwagi ze strony tych sług. Jeśli oni by przyszli z wodą do tego starosty weselnego i dali mu wodę do picia, no to mogłoby się naprawdę źle dla nich skończyć. Nie wiemy, czy oni już widzą, że to jest wino, czy nie. W każdym razie znowu możemy tutaj wiele się nauczyć tej gotowości do posłuszeństwa wobec Pana Jezusa. Nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że to nie ma sensu, gdy prosimy, a słyszymy tylko odpowiedź w stylu właśnie cóż jest mi i Tobie. I kiedy dostajemy pracę do wykonania, która wydaje się, że nie ma żadnego znaczenia. Jest żmudna, trudna, a owocem są tylko stągwie napełnione wodą, które w tym momencie do niczego się przysłużyć nie mogą. No, przynajmniej na poziomie naturalnym. No i dobrze wiemy, co się dzieje dalej. Wino. Pojawia się woda, zamienia się w wino. Starosta jest zachwycony, nic w tym dziwnego. Skoro Pan Jezus uczynił to wino, no to Stwórca nie może sobie pozwolić na jakąś fuszerkę. Jeśli Stwórca już dokonuje cudu, no to musi to być bez wątpienia coś pięknego, coś szlachetnego. Klasycznie ten obraz, pierwsze wino, woda, drugie wino, służy do opisania tego, co Pan Jezus tutaj właśnie robi z małżeństwem. Lub do opisania trzech etapów życia małżeńskiego, ale może to posłużyć do opisania czegoś jeszcze bardziej większego, w sensie obejmującego jeszcze większą liczbę osób. Po kolei. Pierwsze wino jako uczuciowa miłość, jako zakochanie mija tutaj już w trakcie godów weselnych. Krótko, bardzo trwa. To pierwsze wino jest dobre. Starosta to potwierdza, że to pierwsze wino było dobre. Później zostaje 600 litrów wody. Z wodą można przeżyć, utrzyma przy życiu, ale nie ma smaku i radości nie daje. I to 600 litrów wody to jest ta codzienność, to zwykłe, szare wykonywanie swoich obowiązków. I bardzo często ludzie przy tym właśnie pozostają. I jest to faktycznie smutne życie. Pan nasz Jezus Chrystus chce zamienić to 600 litrów wody, tą codzienność, w to nowe wino. Klasycznie jest to obraz tej nowej miłości, tej miłości, prawdziwej miłości w Chrystusie, silnego pragnienia dobra drugiej osoby, zanurzonego w Chrystusie ze względu na miłość do Chrystusa, otoczonego, przepełnionego Chrystusem. Silne pragnienie dobra drugiej osoby, które sprawia, że właśnie to pragnienie dobra jest widoczne w słowach, czynach, w zwykłych, małych, codziennych sprawach. To jest to nowe wino. Ale ta scena, te trzy etapy naprawdę można odnieść do prawie że wszystkiego w naszym życiu.
We wszystkim, co robimy, można wyróżnić takie etapy. Najpierw człowiek jest w czymś zachwycony, do czegoś zapalony. Później, gdy ten zapał mija, pojawia się właśnie taka rutyna, codzienność, ta woda. I Pan nasz Jezus Chrystus chce zamienić tą wodę naszego życia, naszych zwykłych, małych obowiązków w to drugie wino. Jeśli to będzie przepełnione miłością, jeśli będziemy potrafili to nasze życie przepełnić miłością, jeśli te moje zwykłe, codzienne, małe obowiązki będę potrafił wykonywać z miłości do Pana Boga i do bliźniego, to będzie to drugie wino, to będzie to ta wielka rzecz, będzie to połączone z tą Jego godziną, z Jego godami weselnymi i każdy najmniejszy szczegół, każdy najmniejszy obowiązek, który wykonujemy, a nawet racjonalnie wykorzystany czas wolny na prawdziwy odpoczynek może być wtedy czynem zasługującym, czynem, który zbawia duszę, czynem, który nawraca przyszłych wielkich świętych, którzy mogą dokonać naprawdę wielkich rzeczy przez te nasze zwykłe, małe, codzienne sprawy. To jest ta wielka tajemnica tego drugiego wina, tej mocy prawdziwej, wielkiej mocy tego drugiego wina. Prośmy Pana Jezusa dzisiaj, powtarzając za Najświętszą Maryją Panną, wina nie mamy, mając na myśli oczywiście to nasze życie. Mamy wiele naszych małych, codziennych obowiązków i tak rzadko o tym pamiętamy, żeby je naprawdę z tej miłości do Pana Jezusa spełniać. Prośmy ją dzisiaj, żeby ona nas tego nauczyła. Żeby ona nauczyła nas, jak przyjść do Pana Jezusa, jak wyprosić od Niego tą prawdziwą miłość, która nasze życie odmieni. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.